Cześć, witajcie w Zaprojektuj swoje życie. Przed wami wywiad z bardzo ciekawą kobietą, Joanna Bęcz. Po dwóch dekadach ponad pracy w dużych korporacjach, gdzie pracowała z inżynierami, budowała wielkie obiekty, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, postanowiła otworzyć biznes medyczny. Zrobiła coś, z czym poczuła się dobrze, podjęła pewne ryzyko. Kilka miesięcy przed pandemią otworzyła biznes, Longevity Center. Biznes, który skupia się na przedłużaniu jakości naszego życia. Super rozmowa z super kobietą. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie. Jak co tydzień, w czwartek o czwartej, zapraszamy dla Was interesujących gości, zastanawiamy się, co ich napędza, jakie trudne zakręty przeżyli w życiu i jak z nich wyszli. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, koniecznie dajcie nam lajka, zasubskrybujcie kanał na YouTubie czy na Apple Podcast, włączcie dzwoneczek i zostawcie komentarz. Sztuczna inteligencja to lubi, a my bardzo lubimy sztuczną inteligencję, bo podbija nam zasięgi. Jeśli nie byliście jeszcze na zaprojektujswójbiznes.pl, a macie firmę albo myślicie o prowadzeniu firmy, tam znajdziecie bardzo dużo ciekawych rzeczy. Kursy, społeczność, newsletter. Zapraszam Was bardzo serdecznie. A dzisiejszym gościem jest Joanna Bęcz. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dzień dobry. Z Joanną poznaliśmy się, czy pamiętasz, kiedy się pierwszy raz spotkaliśmy? Pamiętam, jak rekrutowałeś mnie do IPO. Tak, do IPO. Tak. To było... No dobra, 10-12 lat temu. Aż tyle? Mhm. Okej. Okay. To była bardzo fajna kolacja w restauracji, która już nie istnieje. Teraz robisz dość niesamowitą rzecz, czyli prowadzisz Longevity Center, czyli, nie wiem, instytut, firmę, która zajmuje się polepszaniem jakości życia. Się polepszaniem jakości życia, ale też zajmujemy się generalnie wydłużaniem witalności i zrozumieniem tego, jak żyć pełnią życia. To zanim do tego dojdziemy, to ja chcę zrozumieć, jak do tego doszłaś, bo twoja historia jakoś zupełnie rozmija się z tym, co ty robisz w tej chwili. I to jest dla mnie niesamowite, ciekawe projektowanie życia. To jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia? Dlatego mnie twoja audycja bardzo przyciągnęła, bo też daje to taki sposób, moment na refleksję, jak to życie nasze się układa, toczy, dlaczego pewne rzeczy się dzieją w życiu, gdzie wydają nam się zupełnie bezsensowne, a potem w pewnym momencie są przydatne. Na przykład ja większość mojego życia spędziłam w firmach amerykańskich i łącznie z amerykańską izbą handlową, w której byłam wiele lat. A studiowałam germanistykę, czyli zaczęłam od zupełnie innego języka, innego tematu, nawet nie ekonomicznego. A pierwsza moja firma to była firma, która się zajmowała budową dużych fabryk i zaczynałam w Polsce, potem byłam 2 lata w Irlandii. A potem otwieraliśmy tą firmę w Polsce. Teraz... To jak dziewczyna po germanistyce trafia do firmy inżynierskiej, tak? Inżynierskiej, project managementowej, ale to były te czasy, Maćku, i to myślę, że to sporo osób w moim wieku. Biologicznie mam mniej, ale generalnie na papierze mam 50. Rzeczywiście miało podobne historie, że jeżeli się znało dobrze języki, to wtedy... To brali po prostu z ulicy, tak? Brali nas nawet bez tego, żebyśmy inżynierami. Zresztą ja przez większość życia pracowałam z inżynierami i to był mój bardzo duży added value, ponieważ z inżynierami, później inżynierami trochę innego typu, a teraz z lekarzami i zarządem. Też inżynierowy? Podobny sposób myślenia. Okay. Jeżeli chodzi o charakter, podejście do pracy, taki indywidualizm w wielu rzeczach. Więc ja zawsze zajmowałam się tak zwanym business development, czyli łączeniem kropek, łączeniem ludzi, łączeniem różnych tematów, które w danym sektorze nie do końca może były jednoznaczne. Więc... Dlaczego wybrałaś germanistykę na początku? Z prostego powodu, że moja babcia była Niemką, ze Śląska, także to był taki, że tak powiem, też rodzinna tradycja. Generalnie, czyli język z domu.
język w domu, natomiast z drugiej strony nie do końca miałam pomysł wtedy na siebie. To były też takie czasy, że najlepiej było być lekarzem, księdzem albo rzeźnikiem czy piekarzem, tak? Jak to stare powiedzenie. Chyba bardziej jednak prawnikiem. Okay. I żadna z tych profesji nie do końca do mnie przemawiała. Zresztą cała moja rodzina, mój tato, moja mama i obecnie mój brat również byli po weterynarii. Więc generalnie założenia... Czyli wyłamałaś się. Wyłamałam się zupełnie. Zresztą zawsze miałam to w charakterze, że robiłam inne rzeczy niż ode mnie oczekiwano. Więc ta germanistyka bardzo mi pasowała. Natomiast bardzo mi się to podobało. Zresztą bardzo lubię literaturę. Lubię trudne tematy. Też spędziłam trochę czasu w Niemczech. Więc, ale potem po germanistyce, jeszcze w czasie germanistyki zaczęłam pracować właśnie na firmie irlandzkiej i potem już, tak powiem, weszłam w amerykańskie kręgi, czy irlandzko-amerykańskie. I zawsze zastanawiałam się od wielu lat, po co mi była ta germanistyka rzeczywiście. Dlaczego mi ta germanistyka będzie potrzebna? I dopiero teraz, jak otworzyliśmy centrum w Niemczech, gdzie tak naprawdę muszę zatrudniać lekarzy niemieckojęzycznych, a muszę też promować nasze centrum w języku niemieckim i też mocno działać na rynku niemieckim, dopiero teraz ma to sens. To się przydaje. To się przydaje. Zresztą mój partner jest z Liechtensteinu, gdzie język niemiecki jest pierwszym językiem, ale ponieważ się poznałeś po angielsku, to od 12 lat rozmawiam po angielsku. Więc ten niemiecki był naprawdę niewykorzystywany. Natomiast teraz, po raz pierwszy, po tylu latach, jest dla mnie niezbędny. Bardzo trudno jest w ogóle mi znaleźć dobre tutaj ludzi, którzy dobrze znają niemiecki, angielski i jeszcze mają doświadczenie w medycynie. To jak to Nigdy było wiemy, dla młodej osoby takiej jak ty, w latach przemian w Europie Środkowej, pracować dla firmy, która tak naprawdę budowała to, co widzimy w tej chwili wokół nas, tak? No bo to były duże projekty inżynieryjne, duże budowy, prawda? Bardzo, znaczy w ogóle. To było super, to było świetne doświadczenie, jedno z najlepszych moich doświadczeń w życiu, bo myśmy w ogóle zaczynali na budowie, więc to naprawdę chodzenie w tych wszystkich ubraniach. To wyście wchodzili, jak już budowa się rozpoczynała, czy jeszcze przed projektem? To była firma irlandzka, która zarządzała projektami, więc oni zarządzali wszystkimi, że tak powiem, firmami, podwykonawcami na budowie, więc musieliśmy być tam w samym centrum razem z inwestorem. I pilnować, żeby te ciężarówki przyjechały, dźwig był i tak dalej, tak? Dobrze to rozumiem. Zresztą budowaliśmy fabrykę frytek McCain, na Dolnym Śląsku, więc też bardzo ciekawe doświadczenia, bo wszystko było nieprzewidywalne. To były czasy jeszcze, gdzie rzeczywiście różne dostawy były z różnych części świata i Europy, więc też ja zawsze byłam zadaniowcem takim, ja lubię bardzo dużo multitasking naraz, co nie wiem, czy jest promowane jako zdrowe, ale ja to bardzo lubię i się bardzo w tym sprawdzam, bo lubię robić duże rzeczy naraz. I rzeczywiście to był idealna platforma do tego, bo to była bardzo międzynarodowa ekipa, bardzo dużo, wszyscy się uczyliśmy. Dużo tych obcokrajowców po raz pierwszy robiło coś w Polsce, więc nasza wiedza na temat rynku lokalnego była niezbędna. A z drugiej strony dla nas my uczyliśmy się bardzo dużo na temat zarządzania firmami, na temat tego, jak różne firmy działają, na temat w ogóle, jak działa rynek budowlany w Europie i na świecie, więc to było super doświadczenie. 14 lat tam byłaś. W jednej firmie, natomiast w różnych miejscach i w różnych... Czyli to za każdym razem był nowy projekt. Dokładnie. To co najciekawszego zbudowałaś? Najciekawsze, znaczy zbudowałaś. Znaczy, tam rzeczywiście był teamwork. I każdy miał wrażenie, że jest częścią całego procesu. I to dawało nam niesamowitą satysfakcję. Myślę, że zawsze te pierwsze doświadczenia są najciekawsze. Więc ta pierwsza fabryka frytek, która była olbrzymia, to było 60 milionów dolarów, to było bardzo dużo na tamte czasy. Pierwsza 60 w ogóle milionów dolarów to tak pewno około 200 milionów w tej chwili, tam 150 pewno. Zapewne tak. A poza tym to była pierwsza tego typu inwestycja w ogóle na Dolnym Śląsku, więc chyba po Cadbury. Więc to naprawdę były same początki tych takich międzynarodowych granicznych inwestycji, więc to było chyba najciekawsze doświadczenie, a potem już tak naprawdę na bazie tego doświadczenia budowaliśmy i też później wyjechałam na parę lat do Irlandii, gdzie uczyłam się tego, jak firma pracuje. Pracowałam tam na miejscu, zresztą też Irlandia była ciekawym doświadczeniem, bo to było jeszcze przed inwazją polską na Irlandię i mieliśmy bardzo mało Polaków, także to jeszcze pamiętam, że przyjeżdżali tam... Inwazją polską na Irlandię, ale to ja pamiętam ten moment. W pewnym momencie to chyba nawet 15% irlandzkiego... 15% społeczeństwa to byli Polacy, albo było polskojęzyczne. Ja pamiętam, że nawet w Cork byłem, bo w Cork była fabryka Della, w jakimś takim naprawdę śmiesznym hotelu. Zresztą moja firma budowała tą fabrykę Della też.
Tak, w Łodzi też chyba. W Łodzi też, no. Tak, dobrze pamiętam. I cały staw, wszyscy pracownicy hotelu byli z Polski, praktycznie poza chyba dwoma menedżerami, tak? To było dość niesamowite. Dokładnie, to się zaczęło bardzo mocno rozwijać, natomiast to był taki naprawdę jeszcze początek, gdzie w Irlandii jeszcze się obracano, jak widziano, takich obcokrajowców, czy osoby o innym kolorze skóry. Gdzie teraz to jest nieprawdopodobne. Jakby jest nie normalne. Dokładnie, jest to normalne. Teraz, nie wiem, firmy takie jak Google i tak dalej zatrudniają ludzi z całego świata. Wtedy Irlandia jednak trochę inaczej wyglądała, ale to było super doświadczenie. A to też jest doświadczenie takie społeczeństwa, które wchodzi w majętność i wszyscy chcą tam pracować, tak? To był też ten moment tego tygrysa irlandzkiego, więc Irlandia naprawdę była bardzo szybko się rozwijała, to po prostu największe amerykańskie firmy tam inwestowały. Więc... Jak to wyglądało? To jest ciekawy temat, chciałbym go pociągnąć. To jak to wyglądało? No bo byłaś w Irlandii i widziałaś tą przemianę tego kraju, która trochę jest, jesteśmy w trakcie niej w Polsce, nie zauważamy tego. Tak. A z zewnątrz, dla takiej osoby, która przyjechała, jak to wyglądało? Znaczy wtedy Irlandia była naprawdę super ciekawa. Zresztą dla mnie te wszystkie firmy były, no to było naprawdę dotknięcie zupełnie innego świata też. Bo firmy takie jak Intel, czy nawet właśnie Dell, czy IBM, one wszystkie tam miały swoje centrale. Z różnych względów to też podatkowy. Był ten podatkowy głównie, bo to też był ten okres właśnie, kiedy Irlandia miała najniższy podatek dochodowy w Europie. Tam było chyba nawet 10%, teraz to już jest niemożliwe. Więc to też był bardzo, bardzo ciekawy moment. W Polsce teraz jest bardzo dużo usług wspólnych i tych centrów usług wspólnych. Wtedy to dopiero był zupełny początek i rzeczywiście chyba najwięcej tych firm się lokowało w Irlandii. Więc, no bo też język podobny i tak dalej dla amerykańskich firm. No, angielski przede wszystkim i to takie było, to była taka pierwszy przyczółek, który był tańszy niż Anglia, a jednak jeszcze w Europie. W Europie i anglojęzyczny, więc na pewno to był super bardzo ciekawy czas. Zresztą organizowaliśmy razem z Polską Agencją Inwestycji Zagranicznych. Wtedy jeszcze, teraz się chyba inaczej to nazywa. To PAIH chyba teraz nazywa. PAIH się nazywa. Wcześniej to jeszcze było pod rządami Adama Pawłowicza. I organizowaliśmy taki nawet taki cały panel inwestycyjny na temat inwestycji w Polsce, bo to właśnie irlandzkich w Polsce albo amerykańskich, które się tam ulokowało, szukowały nowych miejsc. No i też i wtedy to rzeczywiście minister gospodarki przyjechał. Mieliśmy bardzo takich dużo ciekawych osób, bo Irlandia była bardzo, bardzo ciekawa. Teraz trochę tam się to, nie wiem, co druga osoba już była w Irlandii albo zna kogoś, kto był w Irlandii. Natomiast wtedy to było bardzo, bardzo nowe miejsce. Dla wszystkich, dla mnie egzotyczne. Ja w ogóle wtedy też bardzo mało było połączeń. Wtedy leciało się do Irlandii tylko i wyłącznie przez chyba SAS-em, to był mój taki Albo przez Londyn. Albo przez Londyn, ale chyba raczej SAS-em, bo w Londyn wtedy nie byliśmy jeszcze w Unii Europejskiej i to było trudniejsze. Jakoś to były te okresy właśnie, gdzie właśnie te przemiany zaczęły następować. I ja w ogóle jechałam moim samochodem pierwszym, Peugeotem 206, właśnie z Polski do Irlandii. A tam się jeździ po drugiej stronie. Jeździ się po drugiej stronie, ale czego kobieta nie potrafi? Rozumiem. Także czyli pojechałaś samochodem najpierw. Pojechałam samochodem, tak. I z przyjemnością tam jeździłam po drugiej stronie. Po kilkunastu latach, czego nauczyła cię ta przygoda, czy też ta praca? Niezależności. W ogóle uwielbiam nowe miejsca, miejsca, które są dla niektórych może trudne. Ja się lubię uczyć nowych rzeczy, które są i nowych miejsc. Uwielbiam jeździć do miejsc, które są mało odwiedzane. I nie lubię powtarzalności, także tutaj Irlandia była pod tym kątem super też. Powtórzyłaś to jeszcze w innej firmie, ale w międzyczasie też byłaś w American Chamber of Commerce, tak? Ja w AmChamie byłam ponad 12 lat w różnych rolach, bo... I to wynikało z tego, że firma była międzynarodowa, tak? I amerykańska. Znaczy, bo w AmChamie można być tylko, jeżeli się jest amerykańską firmą. Akurat ta irlandzka firma miała też oddział w Stanach, więc mogliśmy być. A ponieważ już zaczęłam się trochę, nie powiem nudzić, ale miałam trochę więcej czasu, zaczęło mnie nosić, to że tak powiem, umówiłam się z Dorotą Dąbrowską, która była szefową amerykańskiej izby, że będę prowadzić izbę we Wrocławiu. I od tego się zaczęło rzeczywiście otworzenie amerykańskiej izby handlowej we Wrocławiu, która do tej pory działa bardzo, bardzo efektywnie. Teraz prowadzi to Monika Mróz, z którą pracowałam w tej samej zresztą firmie i to było bardzo fajne doświadczenie. AmCham się bardzo zmienił, nie? Bo to AmCham z 90-tych lat i
2000 lat i później. Ja byłam w sumie za każdym razem. Z każdą dekadą trochę inna organizacja, prawda? Inna organizacja, ale też inne oczekiwania w stosunku do organizacji, które reprezentuje amerykański biznes, tym, z czym może pomóc, tym, w czym nie może do końca pomóc. Także myślę, że pod każdym prezesem też troszeczkę inaczej ta organizacja wyglądała. No ale na pewno to było też bardzo, ja bardzo lubiłam, czym bardzo cenię moich przyjaciół stamtąd i kilku prezesów, z którymi miałam przyjemność współpracować. Czyli warto, robiąc karierę, znaleźć takie miejsce, jak powiedziałeś, zaczęło cię nosić, więc poszukałaś, stworzyłaś sobie miejsce praktycznie, tworząc oddział we Wrocławiu. Dokładnie, bo we Wrocławiu rzeczywiście była brytyjska izba, była niemiecka izba, ale brakowało nam takich spotkań właśnie, bardziej... Tak, proamerykańskich. Więc HP było tam, HP Dell dopiero w pewnym momencie wyszło. Dell już trochę firm zaczęło się pojawiać, ale to wtedy, jak zaczęliśmy, to Google jeszcze nie było we Wrocławiu. To dopiero to później. Natomiast ja naprawdę byłam, ja mam 50 lat, także ja dużo pamiętam. To były czasy, kiedy tak naprawdę Cadbury był największą firmą na Dolnym Śląsku. A to bardzo dawno. To w ogóle jeszcze Bielany Wrocławskie, przed LG i tak dalej, tak? Och, to tak, to jeszcze przed LG. Dell między innymi z powodu LG nie wybrał Wrocławia. A to nawet nie wiedziałam, że Wrocław nie. Wrocław był na mapie i jak LG ogłosiło, że otwiera fabrykę, to stwierdzili, że zabraknie ludzi do pracy i wybrali Łódź. No i chyba bardzo są zadowoleni z tej obsługi i z miasto tej organizacji. Miasto dobrze zadziałało. Mhm. Czyli nudzenie się w pracy można bardzo kreatywnie zaspokoić, tak? Nudzenie się, wtedy, kiedy widzimy, że pewne rzeczy zaczynają być powtarzalne. Automatyzują się, są dla nas prostsze. Dokładnie, tak? Warto szukać, po prostu rozwijać się w różnych innych dziedzinach. Znaczy na pewno te organizacje i to, czy to są organizacje kobiece, czy inne, gdzie czujemy się po prostu, że ta misja nam bardzo odpowiada, na pewno bardzo pomagają w biznesie. Dla mnie to było też spotkanie ludzi z innych firm, czy innych sektorów, którzy mają podobne wyzwania, czy to w business development, czy w zarządzaniu firmą. No, to też spotykamy pewien peer group, a z drugiej strony to też jest dostępność do nowych klientów, nowych potencjalnych kontaktów, które też możemy wykorzystać w naszej firmie. Poznajemy więcej ludzi. Jeżeli ktoś lubi poznawać ludzi, jeżeli lubi się też ludzi łączyć, bo to jest też jedna z funkcji, którą ja bardzo, bardzo lubię, też po prostu widząc, że na przykład niektóre osoby czy niektóre firmy by do siebie pasowały, to też bardzo chętnie przedstawiałam je sobie, więc no i w tym pomagają właśnie tego typu organizacje. No teraz jest więcej kobiecych organizacji na przykład, których ja mniej uczestniczyłam, bo jakby... Ich nie było kiedyś. Nie było właśnie, to teraz też w pewnym momencie zaczęło się pojawiać takie organizacje nacelowane na pewną tematykę już bardziej. Stąd nie, jak najbardziej. To było bardzo fajne doświadczenie. Dla niektórych MBA, a dla niektórych, jeżeli są dobrym networkerem, naprawdę można się dużo nauczyć w tego typu organizacji. I nie trzeba iść na studia. Na studia zawsze warto też. No ale można tą samą wiedzę przy pomocy networku zdobyć. Dużo można się nauczyć, rozmawiając z ludźmi, tak. Joanna, to teraz to pytanie, które mnie zastanawia. Firmy inżynierskie, Amchan, budownictwo. Skąd ta medycyna i longevity w twoim życiu się wzięła? Jeśli szukasz swojej drogi, nie wahaj się. Obierz właściwy kurs. Wyrusz na podbój świata z kursem inwestorskim Macieja Filipkowskiego i zostań aniołem biznesu. Zajrzyj na zaprojektujswójbiznes.pl/kurs. Znaczy, po drodze jeszcze był Lockheed Martin, bo mi zależało bardzo na innowacjach. Ja w ogóle uwielbiam innowacyjne rozwiązania. Też innowacja dla mnie to jest coś, robienie czegoś trochę inaczej niż wszyscy, uzyskując po prostu jeden lepszy efekt. Lepiej łącząc kropki. Więc tutaj też zależało mi na tym, żeby po prostu poszukiwać jak najbardziej innowacyjnych rozwiązań w biznesie. Ja zawsze się interesowałam rozwojem osobistym, zawsze się interesowałam tym, co wpływa tak naprawdę na to, że czasem się chce wstawać, na to, że bardziej czy mniej tyję, czy łatwiej jest mi utrzymać odpowiednią wagę, jak dobrze wyglądać długo, bo wcale nie chodzi nam o długość życia w nieskończoność i to też jest jeden z takich tematów, a to do tego wrócimy.
Więc zaczęło się generalnie od zdrowego stylu życia. Tak myśleliśmy, na pewno wiedziałam, że chcę otworzyć własną firmę, że już po prostu jest ten moment też po... Po ilu latach pracy w korporacjach? Po 20 latach pracy w korporacji i myślę, że takim triggerem też, wiesz, był Advanced Management Program na ISE. Okay. Bo to jest też taki moment refleksji nad sobą. AMP jest takim momentem, kiedy ludzie stają na moment, żeby się zastanowić, prawda? I ja to widzę też u innych znajomych, że z jednej strony rozwijamy siebie jako menadżerów, liderów i osobistości. AMP czy AMP to są takie programy, które robią uczelnie typu INSEAD, ISE, London Business School, Harvard, które są, bo MBA jest dla 20-kilkulatków. Mhm. Nie? Z 5-letnim doświadczeniem. Z 5-letnim doświadczeniem, czasami 30-latków, a AMP jest raczej dla osób tam mocno po 30, około 40, tak, którzy już mają dużo doświadczenia i dodają sobie takie właśnie studia, które są zawsze zdalne. To nie jest tak, że tam się siedzi rok czasu. To są takie... Tutaj akurat dlatego wybrałam ISE, bo było mi łatwiej, bo w Polsce już otworzyli oddział, więc myśmy byli tydzień w Barcelonie, potem pół roku w Warszawie. Ale na weekendy, na dojazdy, to nie było ciurkiem pół roku. Dla tych, którzy byli poza Warszawą. Tak, na dojazd, na weekendy. Tak, bo się pracowało, bo to się pracuje. Tak, i to jest właśnie taki program, który powoduje, że można... polepszyć swoją wiedzę już dla praktyków. Tak. Pracując. I to tak są zorganizowane te studia, że one są zazwyczaj, no te dwa tygodnie w ciągu roku można sobie wyciągnąć, zwłaszcza, że naprawdę bardzo dużo się zyskuje. Tam jest bardzo dużo case studies, jest inny rodzaj sposobu nauki. Jest podobne do MBA, ale z innymi ludźmi. No i fajny network się buduje, i prawda? I bardzo fajny network, bo tak jak powiedziałeś, są ludzie, którzy już są zazwyczaj prezesami, albo są w radach nadzorczych, albo są po prostu na poziomie wyższej klasy menadżera, bo to jest w ogóle wymóg też, żeby już być w tym takim najwyższym poziomie zarządzania, żeby jeszcze rozwinąć tą swoją wiedzę, network i też się dzielić, bo tutaj bardzo dużo się też jakby na tym polega, że się dzielimy tą wiedzą ze swoich sektorów, bo ludzie są z bardzo różnych światów. Czyli ten program zaczął, nie wiem, robić jakieś szczeliny na twoim myśleniu o tobie? Znaczy bardziej pokazał mi to, że chyba już więcej nie nauczę się w korporacjach, że naprawdę... A uczenie się jest dla ciebie ważne? Uczenie jest zawsze dla mnie ważne. Ja jestem przykładem, gdzie... Tak, bardzo. Dobrze. Uczenie się, bo uczenie jest rozwijaniem siebie. No jest tyle rzeczy, które są ciekawe w życiu, więc uczenie się to jest wszystko. To jest podróżowanie, to też jest uczenie. Więc ja nie muszę zdobywać tytułów, o tym mi nie zależy, ale zależy mi na tym, żeby się uczyć nowych rzeczy i nowych perspektyw, uczyć się od innych. Czyli tak, żeby mieć ten doktorat czy coś tam. To, chociaż może do doktoracie jeszcze myślę, bo teraz większość ludzi, z którymi pracuję, to są niestety, herr doktor. To albo jest herr doktor, albo właśnie PhD, albo właśnie na poziomie doktora, profesora, więc też to może jestem... Pomóc. Dokładnie, ale to z tego myślę, że to schodzimy z tematu. To co się... Nie, bo to jest o projektowaniu życia audycja. Dokładnie. Więc ten moment przemiany w osobie, która 20 lat z hakiem pracuje i postanawia zrobić coś innego, jest super interesujący dla mnie. Szukam tej esencji. Bo tak jest i ja to widzę też po innych moich kolegach, którzy ukończyli ISE, że to jest taki moment, gdzie... Ja teraz się zastanawiam, dlaczego tak późno, bo jednak korporacja daje nam pewien rodzaj takiego... bezpieczeństwa, takiej, naprawdę dużo się można nauczyć, jeżeli się trafi na odpowiednich liderów, odpowiednie osoby, które nas też prowadzą w jakiś sposób. Natomiast w pewnym momencie to jest inny rodzaj decyzyjności zupełnie, inny rodzaj stresu. Ale to nie są do końca nasze decyzje. Decyzjami za miliardy, tak? Ale dokładnie, nie nasze. Ale bardzo często to są tak, im większa organizacja, tym bardziej rozproszony proces decyzyjny i w pewnym momencie zaczynamy się rozwijać i że tak powiem, robić analizować, karierę. Co chcemy robić w życiu przez następne 30 czy 40 lat, no to zastanawiamy się tak naprawdę, czy rzeczywiście to jest najlepsza droga. I myślę, że też te studia dały mi taką większą odwagę do tego, że tak naprawdę zrozumienia, że ja te wszystkie narzędzia już mam i teraz mogę iść swoją własną ścieżką. Więc postanowiliśmy otworzyć swoją własną firmę. Najpierw, ale to dało ci to odwagę, czy dało ci to wiedzę? Czy jedno i drugie? Dało mi to odwagę, że tą wiedzę posiadam. Ja jestem typową kobietą, więc mężczyzna to by to zrobił pewnie
dużo wcześniej. Natomiast ja musiałam mieć tą pewność, że sobie na pewno poradzę. Mhm. Więc, i to dało ci ten program? Dało mi to, na pewno AMP, tak, AMP mi dało pewien rodzaj takiej pewności. Natomiast, no i też to się, w ogóle też zaczęłam bardzo mocno obserwować scenę startupów, też mieć dużo więcej kontaktów w tym zakresie. Widziałam, że jest dużo bardzo nietrafionych pomysłów, że, a po prostu bardzo dużo trafionych pomysłów jakby nie jest wdrażanych. Dlaczego longevity też, czy przypadkiem, czy nie przypadkiem, interesując się zdrowiem i w ogóle takim sustainable health, takim holistycznym, ale jednak medicine-based i w ogóle innowacyjnym podejściem do zdrowia, też po jednej konferencji w Stanach, to był chyba, nie pamiętam, to jakaś konferencja w Kalifornii, taka właśnie na temat przyszłości sektora zdrowia, gdzie też poszukiwałam inspiracji. Byłam na jednym z wykładów i to był David Sinclair. No i tam rzeczywiście zobaczyłam, w którą stronę ten sektor idzie, jak szybko się rozwija. I to był dla mnie taki moment, gdzie wiedziałam, że to jest sektor, w którym ja chcę działać, bo on łączy wszystkie kropki dla mnie. Z jednej strony zrozumienie tego, gdzie jesteśmy dzisiaj, bo ja też pomimo tego, że skończyłam germanistykę, jestem bardzo analityczna też pod kątem tego. Język też taki analityczny jest. Może dokładnie, zwłaszcza niemiecki. Tak. Więc też ja lubię wiedzieć, dlaczego pewne rzeczy, pewne procesy następują, żeby na nie wpłynąć. A zawsze mnie interesuje to, co będzie, to, co chcemy zrobić do przodu. Nie, a w medycynie coraz więcej rozumiemy, prawda? W medycynie, znaczy medycyna jest coraz szersza, bo też to, co my łączymy, to nie tylko medycynę, ciało i, że tak powiem, bezgłowie, ale też emocje, to jak działa nasz mózg, jak działają emocje na to, jakiego rodzaju efekt, że tak powiem, zdrowotny w naszym ciele następuje. I jak się czujemy i jak jesteśmy w stanie zarządzić tym naszym zdrowiem. Także w medycynie się bardzo dużo dzieje, tej zapobiegawczej, ale równie dużo się dzieje właśnie w tym age science, czyli w tej całej ogromnej wiedzy na temat procesów starzenia się. To ja może spróbuję wytłumaczyć, jak ja to rozumiem, bo byłem na tej konferencji, muszę się pochwalić. A ty powiesz, czy to dobrze rozumiem, bo pamiętam, że byłem w Melbourne chyba z 7 lat temu, może 6, może 8, i tam było właśnie bardzo dużo o medycynie na tej konferencji. I między innymi to, że Australia w dużej mierze przerzuca się na tą część medycyny, która podtrzymuje jakość życia. Oni mieli badania statystyczne, że będziemy żyli coraz dłużej, ale niekoniecznie nasza jakość życia i przydatność dla społeczeństwa w pewnym sensie będzie się wydłużała. I oni jako rząd chcieli się skupić na tym, żeby ludzie pracowali 5-10 lat dłużej. Nie dlatego, że muszą, bo im podwyższymy wiek emerytalny, tylko dlatego, że są w stanie i chcą. Dokładnie. I to jest ta medycyna polepszająca jakość życia. Dokładnie. Bo podtrzymywanie jakości życia, życia w ogóle, to jest jedno i potrafimy to zrobić coraz dłużej. I to robi geriatria, to już jakby innego rodzaju zarządzanie starością czy starzeniem. Natomiast, ale to też może być trudne. Te ostatnie parę lat życia może być trudne. I o to chodzi, żeby one było jak najbardziej oddalone, żeby nie mieć 10 trudnych lat życia, tylko krótko. Dokładnie. Znaczy bardzo dokładnie. Znaczy, longevity jest, myśmy nawet w instytucie, bo ja też prowadzę ten International Institute of Longevity. Longevity to długowieczność chyba po polsku. Longevity tak? To długowieczność, natomiast ja nie lubię tego członu wieczność. Okay. Ale długie życie w dobrym zdrowiu dla mnie jest lepszym tłumaczeniem, tak. Bo dokładnie o to nam chodzi. Czyli nie chodzi nam o to, żeby żyć forever. Z różnych względów religijnych i tak dalej, dobrze. Czy kulturowych, każdy ma na to inne spojrzenie? Nie wiem, bo jeżeli wierzymy w reinkarnację, to pewnie nie, ale jeżeli wierzymy w tu i teraz, to pewnie chcemy żyć forever. Także tutaj już wchodzimy bardziej w takie filozoficzne, metafizyczne. Natomiast na pewno to, co jesteśmy w stanie sprawdzić i to, co jest udowodnione też już, że żyjemy dłużej, aczkolwiek to też przez lata wydłużała nam się długość życia, aczkolwiek w ostatnich 3 latach szereg badań pokazało, że średnia długość życia wcale jakby zaczęła nam się trochę cofać, a pewno... To przez COVID, czy...? Jeszcze przed COVID-em, tam też głównie w tej właśnie części Europy, w Europie Zachodniej. Czyli nie było to tak dynamiczne, jak wcześniejsze wydłużanie się życia, długości życia. Natomiast na pewno to, co się skracało, to ta
zdrowa część życia. Mhm. Zdrowa część życia, czyli... Ona się skracała wręcz. Znaczy, bo tak, chodzi o to, że w pewnym momencie, ze względu na różnego rodzaju procesy starzenia się, które następują w naszym organizmie od urodzenia, bo to na to chcę zwrócić uwagę, że... Starzejemy się od pierwszego dnia. Dokładnie. I to też mieliśmy od samego początku problem z tym, w ogóle ze słowem starzenie się, bo się bardzo kojarzy właśnie z ostatnią fazą życia, a tak naprawdę starzejemy się, dojrzewamy przez całe życie. I to bardziej chodzi o to, że już dzisiaj nauka właśnie procesów starzenia się też bardzo dobrze określa czynniki, które wpływają na przyspieszone procesy. Wiemy o mitochondriach, wiemy o komórkach macierzystych, wiemy o tym, że też i gdzie się te zmiany jakby w naszym ciele najszybciej zmieniają, mikrobiom i jest, że tak powiem, takich 8 hallmarks of aging, jak to się ładnie nazywa, takich czynników, które wpływają na procesy starzenia się, które u różnych ludzi, w zależności od tego, jaki prowadzą styl życia, jak podchodzą do stresu, jak co jedzą, jaką dietę mają. Jak się jeszcze, ruszają, tak? Tak, dokładnie. Jeszcze kilku innych czynników, do których wrócę, to rzeczywiście te czynniki wpływa na przyspieszone lub mniej przyspieszone procesy starzenia się w organizmie. I my, oprócz tego, że na geny nie mamy wpływu, bo to nie my wybieraliśmy naszych rodziców, tylko oni siebie, to jednak możemy wpłynąć na środowisko, w którym żyjemy i nasze podejście do tego środowiska. Czyli epigenetyka. To znaczy na pewno w jakiś sposób są geny, których nie jesteśmy w stanie zmienić, ale już dzisiaj wiemy, że to jest około 20% genów, które są niezmienne. A są takie, które możemy aktywować lub dezaktywować chociażby dietą, czy mikrobiomem, tak? Dokładnie. Znaczy pewnie... Upraszczam, ja bardzo upraszczam. Ja dokładnie. Można powiedzieć, szeroko pojmując, co się nazywa epigenetyka, czyli epi, czyli wszystko, co jest ponad genetyką, czyli co wpływa na ekspresję genów w ciągu naszego życia. I różne czynniki w różny sposób też wpływają na ekspresję naszych genów. Także niektóre rzeczy też dziedziczymy epigenetycznie, czyli to, że na przykład ktoś w naszej rodzinie był w obozie koncentracyjnym, czy przeżył jakieś traumy, to też ciągniemy w ramach tych epigenetycznych. Czyli te traumy z pokolenia na pokolenie przechodzą. Również, to też jest, to też dużo badań to potwierdza, że też pewne epigenetyczne jakby takie trendy są powtarzalne. Natomiast na pewno to, na czym my możemy się skupić i na co mamy wpływ, bo to jest dla mnie najważniejsze w kontekście też zaprojektowania swojego życia i zaprojektowania tego, jak chcemy to życie dalej, jak nim zarządzić. To, żeby nim zarządzić, to musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy dzisiaj, ale też, co jest dla nas osobiście dobre. Bo to, że urodziliśmy się w takiej czy innej rodzinie, to na pewno mamy pewne czynniki, uwarunkowania, które dają nam mocną albo mniej mocną podstawę do długowieczności, ale na bardzo wiele elementów mamy wpływ. Mhm. Nawet chociażby mikrobiom. Teraz przez to, że podróżujemy, że mamy zupełnie inną dietę niż nasi rodzice, no to ten mikrobiom też się zmienia. Jeżeli przetworzone jedzenie. Dokładnie, przetworzone jedzenie. No wiele czynników w ogóle. To też jest bardzo duży, bardzo ciekawy temat, bo to niesamowicie wpływa nie tylko na jakość naszego zdrowia, ale też na to, jak myślimy, często jest powodem depresji, na wiele czynników, które są jakby, wydają nam się zupełnie niezależne od jedzenia. Także mikrobiom to jest w ogóle bardzo, bardzo ciekawy jeden z aspektów, bo my patrzymy na taki szeroki kontekst zdrowia, na czynniki, które się łączą, które tak naprawdę nie ma jednego aspektu wieku biologicznego, bo biologicznie starzejemy się w bardzo różny sposób. Tak też te czynniki wpływają na nas właśnie pod różnym kątem. To co możemy zrobić, żeby zrozumieć to, w jakim wieku biologicznym jesteśmy, żeby lepiej i na co zwrócić uwagę? To może ja zacznę od tego, co to jest ten wiek biologiczny, bo my przyzwyczajeni jesteśmy do określenia naszego wieku według tego, co mamy w PESEL-u. Numeru PESEL, tak. I tego, ile świeczek mamy na torcie. Natomiast tak naprawdę biologicznie starzejemy się w różny sposób. I to widzimy na wszystkich spotkaniach klasowych, czy takich, gdzie widzimy ludzi, których dawno nie widzieliśmy, że starzejemy się naprawdę bardzo różnie. Szczególnie 30 lat po maturze, to ja miałem szok. Że niektórzy są dużo, dużo starsi, a niektórzy wyglądają po prostu jakby się w ogóle nie zmieniali przez lata. Więc też
I to jest właśnie ten aspekt wieku biologicznego. Oczywiście, bo to nie chodzi tylko o to, jak wyglądamy, ale też jak się czujemy, bo czasem ludzie wyglądają bardzo dobrze, bo są też różne zabiegi, które nam w tym pomagają. Natomiast chodzi o to wewnętrzną też, tą wewnętrzną funkcjonalność biologiczną. Także wiek biologiczny jest w ogóle bardzo ciekawym tematem w tym sektorze, ponieważ żeby zmierzyć jakąkolwiek interwencję, czy jakiekolwiek działanie, suplement, lek w czasie, do tej pory musieliśmy obserwować daną grupę przez długi okres czasu i to były wieloletnie badania, przez lata. Więc to trwało bardzo, bardzo długo, więc też ten sektor, żeby pójść mocno do przodu i bardzo dużo w ogóle teraz i technologii, rozwiązań też takich na pograniczu też z biotechnologią zaczyna wchodzić i żeby zmierzyć ich efektywność w tym, jak one wpływają na długość życia, to musimy znaleźć inne rozwiązanie. No i w tym momencie w ten cały świat longevity poszukuje set of biomarkers, czyli zestawu biomarkerów, które w najdokładniejszy sposób ocenią nam tą funkcjonalność biologiczną, ale to, jak się starzejemy. I inaczej starzeje się nasz mózg, nasze funkcje poznawcze, inaczej starzeje się nasz układ kostno-szkieletowy, inaczej organy wewnętrzne, nasze organy wewnętrzne. Inaczej. Każdy z nich inaczej. Skóra. I są jeszcze badania typu metylacja DNA, czy w ogóle badania epigenetyczne, które są w stanie ocenić, na ile styl życia wpłynął na właśnie ekspresję naszych genów chociażby. Także coraz więcej tych aspektów wieku biologicznego już wchodzi do użycia komercyjnego, że możemy sobie to zbadać w domu, czy w takiej klinice jak nasza. Jeżeli Państwo interesują się tym tematem, to na pewno telomery to jest jeden z takich tematów, który najczęściej się kojarzy, ponieważ to jest długość, to są końcówki naszych chromosomów, które z wiekiem coraz bardziej nam się skracają. Dokładnie, z każdym podziałem nam się skracają. Jak się skrócą do zera, to nie mamy podziału. Expiry. Tak, najlepiej spojrzeć do. Dokładnie. Także 10 lat temu chyba. A telomery można już sprawdzać? Można sprawdzać. Okay. Można sprawdzać, ale to też 10 lat temu właśnie taki zespół z UK i ze Stanów otrzymał Nagrodę Nobla właśnie na połączenie tutaj tego zrozumienia właśnie działania telomerów z nauką o wieku. Natomiast dzisiaj wiemy, że to jest z jednej strony bardzo ciekawy marker, ale z drugiej strony też też nie jest jedyny, ponieważ telomery też wydłużają się wtedy, kiedy mamy komórki rakowe w organizmie, więc też nie każdy z nich jest, z tych czynników jest actionable i jako jedyny może być dla ciebie, jako osoby, która lubi zrozumieć i jest projektowa i tak dalej, to jesteś w idealnym miejscu, bo to wszystko, po pierwsze, co chwilę nowe badania spływają, po drugie, wdrożenie tej teorii do praktyki. I co bardzo mnie cieszy. Czy zaprojektowałeś sobie takie fajne miejsce na ziemi? Znaczy ja chyba sobie przez to, co mnie interesowało, bo ja się zawsze interesowałam rozwojem osobistym, medytacją, ale robiłam to po godzinach pracy. Jakby wtedy to jeszcze nie był moment, kiedy CEO się mówiło, że medytuje. Ale nie założyłaś szkoły jogi, tylko założyłaś Ale tu mnie nie ciągnęło, bo joga jest jednym kierunkiem. Przepraszam, tak trochę... Nie, bo to też... Ale to jest dobre pytanie, bo to pokazuje, ja na przykład... Tak samo jak lubię się interesować różnymi religiami, różnymi aspektami podejścia do życia. A dlatego i łączyć ten biznes się. Projektowy był taki ciekawy, bo tam wszystko było, prawda? Dokładnie. Powiedziałaś jedną rzecz, która mnie bardzo interesowała i tak przemknęliśmy nad tym, ale chciałem podrążyć i wrócić, bo powiedziałaś, że po Barcelonie postanowiliśmy zrobić biznes razem. Tak, czyli to była wspólna z moim partnerem decyzja. Biznesowym, tak? I życiowym. Ponieważ ja bardzo mocno też polegam na wiedzy i doświadczeniu mojego partnera i też bardzo się liczę z jego zdaniem. No i zaczęliśmy wspólnie. Ja jestem dominującym partnerem w tym, co robimy i więcej czasu pewnie spędzam, bo on jeszcze prowadzi dwie inne firmy. Tak, wsparcie w podjęciu tej decyzji, nie wiem, czy to było wsparcie, tak zrozumiałem, wsparcie było ważne. I dla mnie to było ważne. Tak, dla mnie to było ważne. Bo o to mi chodzi. Do tego momentu przemiany teraz tak, znowu wracam. Byłam gotowa, ale jednak to, że to robiłam z moim partnerem, było
dużym wsparciem. Czy ten spadochron, czy też, jakiś nie wiem, spadochron poduszka, bezpieczeństwa, że oboje podejmujemy pewne decyzje, na pewno też, zwłaszcza, że to był tak nowy sektor, więc my niektóre rzeczy jest dalej nowy. Znaczy, ja patrzę pod kątem ekonomicznym, biznesowym też takim tego, co potrzebuje osoba korporacyjna, osoba z biznesu, czego my potrzebujemy jako end user z tej usługi. Natomiast mój partner Michel bardziej patrzy geopolitycznie, ekonomicznie, jak to wpływa na społeczeństwo, ponieważ to jest jego taka dziedzina. Więc oba tematy są super ważne, bo ty też do tego właśnie nawiązywałaś na początku. Te statystyki, które są naprawdę przerażające. No jeżeli będziemy żyli dłużej, ale nie będziemy kontrybuować, to stajemy się ciężarem dla tego społeczeństwa, tak? Społeczeństwa dla siebie też, jakby, no tak. Wtedy jesteśmy zależni od innych. No i musimy mieć więcej innych oszczędności, bo dłużej będziemy żyli, prawda? Dokładnie, a poza tym jest bardzo dużo badań, że zresztą te 65 lat na emeryturę, to nie wiem, czy to rzeczywiście będzie nas stać na emeryturę z jednej strony, a z drugiej strony jest bardzo dużo badań, które pokazują, że osoby, które nie mają zainteresowania albo skupiają się bardzo na pracy, a potem idą na emeryturę w wieku 65 lat i nie mają nic innego, bo całe życie marzyły o tym, że będą czytać książki teraz gdzieś, to zaczynają chorować. To było takie badanie, bodajże P&G chyba robiło ze 20 lat temu, że właśnie badali egzeków, czyli tych bardzo senior menedżerów, którzy odchodzili na emeryturę i większość z nich umierała w ciągu 2 lat. I właśnie zauważyli, że ci, którzy coś robili i znaleźli sobie pasję, to przeżywali dużo dłużej i oni zainwestowali wtedy, żeby tam 5 lat przed emeryturą każdej z tych osób zacząć coś tworzyć, tak? Dokładnie. Tutaj jest jeszcze kilka innych aspektów. No, my pracujemy z Mario Martinezem pod kątem biokognitywnych takich studiów. Czyli i on też mówi, że mamy takie jakości myślenia. Jakości myślenia i tego, jak na jakość myślenia wpływa na zdrowie. I on też ładnie to nazwał, że to jest taki retirement consciousness, że nam się uruchamia po 55 roku życia. U niektórych jest takie pewne lenistwo, bo już idziemy na... Bo już nie muszę. Bo już nie muszę, więc u niektórych to zostanie. Natomiast to, co dla mnie było super ciekawe też w tym sektorze, z jednej strony te wszystkie badania na temat tego, co wpływa na procesy starzenia się, wiek biologiczny, ale z drugiej strony bardzo dużo badań na temat stulatków, czyli te wszystkie niebieskie strefy. Jest szereg co badań, powoduje, które... że są takie obszary, że dużo stulatków jest, tak? Tak. Jest kilka takich miejsc na świecie, niektóre bardziej znane, niektóre mniej znane, takie jak Okinawa, czy Kostaryka, czy Loma Linda w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie. We Włoszech, Sardynia. We Włoszech, Sardynia i Korsyka. I były tam właśnie prowadzone wieloletnie badania, gdzie sprawdzano ich genetykę, fizjologię, to co jedzą, jak, ale też psychologiczne i socjologiczne badania były prowadzone, czyli jak projektują swoje życie, jak społeczeństwo to wygląda, jak wygląda ich życie pod kątem relacji społecznych i rodzinnych. No i te wnioski były bardzo jednoznaczne, że większość tych osób, tak naprawdę oczywiście ta dieta była no nie zachodnia i jedzenie nie aż tak przetworzone jak u nas, ale dieta i ruch miało drugorzędne znaczenie, a pierwsze znaczenie pasja i cel w życiu. I naprawdę to były, w większości tych miejsc to były takie same wyniki, czyli posiadanie, dlatego tutaj twój temat zaprojektuj swoje życie jest super ważne, bo my musimy wiedzieć, po co żyjemy, co chcemy osiągnąć, co nas cieszy, co nas interesuje i tak naprawdę też starać się podążać za tymi swoimi pasjami, bo po to tu jesteśmy. Więc pasja, cel w życiu, ale też relacje społeczne i relacje rodzinne. To też w tych różnych krajach to też jest osobny pewnie temat, bo na Okinawie to były głównie kobiety, na Korsyce mężczyźni. I też z różnych względów można by było się tutaj zagłębiać, dlaczego akurat w tych miejscach te osoby żyją dłużej. Ale rzeczywiście to dla nas było też ciekawe, jak ważna jest ten aspekt taki psychologiczno-społeczny, ale też akceptacji siebie, relacji społecznych, relacji rodzinnych. Dlatego też tyle osób po COVID-zie zaczęło im spadać, zaczął im jakby ten układ immunologiczny bardziej szwankować. Bo byli izolowani. Dla wielu z nas jest to naprawdę bardzo trudny, był to bardzo trudny okres pod tym kątem, bo jednak te relacje społeczne są dla nas niesamowicie ważne. No niektórzy z nas byli zamknięci w domu z małymi dziećmi, więc to też był trudny okres. No to wtedy dokładnie. Ale właśnie bardzo dużo osób pracowało z domu w pojedynkę i
I to było rzeczywiście trudne. I to naprawdę jest trudne, ale też nawet sobie nie zdawaliśmy sprawy, że przez komputer nie jesteśmy w stanie tych samych relacji zbudować. To zresztą też Mario i w ogóle wiele badań pokazuje, że zupełnie inny rodzaj hormonów nam się uwalnia. Jak widzimy kogoś face to face, jak go czujemy, w jaki sposób też... A to są te mikroruchy, te wszystkie rzeczy, które odbieramy podświadomie, prawda? Adrenalina. To wszystko to jakoś nie... Ja bardzo ciekawą rozmowę ostatnio miałem z kimś dużej firmy, który opowiadał, że te rozmowy były takie same, ale one były w 2D. Dokładnie. I pójście na 6 czy 8 godzin do biura i odczucie tych ludzi w 3D powodowało, że się wracało dużo bardziej zmęczonym, bo się te mięśnie, ta nasza kognitywna muskulatura rozleniwiła przez 2 lata. Też tak. I nagle się spotykamy z ludźmi i tu się okazuje, że jest zapach, są jakieś mikrodźwięki, są mikroruchy, których w ogóle nie zwracaliśmy uwagi, bo to było w 2D, tak? Nie było. Znaczy niektórzy bardziej odpoczywają. Są różne osoby oczywiście. Dokładnie, tak? Ale większość z nas jednak potrzebuje społecznego takiego kontaktu i to też bardzo mocno, myślę, właśnie podkreślały te badania. Zresztą one też pokazują, właśnie ta pasja pokazuje to, dlaczego zakończenie pracy, czy w ogóle takiej efektywności społecznej w wieku 65 lat jest po prostu dla nas niedobre. Także ja to widzę w Szwajcarii. Większość ludzi takich właśnie, czy prowadzących swoje firmy, czy ludzi sukcesu w ogóle nie planują. Ale wiesz co, 1/5, może nawet 1/4 naszych gości dość otwarcie mówi, że jeżeli chcą pracować tak długo, jak się da. Dokładnie. Tak, bardzo często są ludzie ze startupów albo z inwestycyjnych funduszy. Zwłaszcza jeżeli lubią to, co robią, jeżeli wierzą w to, co robią. Ja 3 lata temu, 47 lat, ja założyłam startup pierwszy. Teraz chciałem powiedzieć, że według statystyk najlepsze startupy z największą szansą powodzenia są około 45 roku życia zakładane. Czyli trafiłaś idealnie. Czyli trafiłam idealnie, byłam może 2 lata za późno. Bo jest ten mit młodego foundera. Dokładnie. I rzeczywiście mamy parę takich rzeczy jak Google czy Facebook, ale generalnie, jeżeli weźmie się statystyki z Doliny Krzemowej, tutaj podlinkujemy takie badanie z MIT, które było zresztą w długim newsletterze, który napisałem na ten temat, że najlepiej szukać founderów, jeżeli chce się zainwestować, po 40. Ja myślę, że też inaczej patrzymy na siebie, na biznes, na ryzyko, też na to, co chcemy osiągnąć. No i chcemy wdrażać, prawda? Dokładnie. I robimy to z pasji i wewnętrznego przekonania bardzo często, a nie dlatego, że coś się wydarzyło w naszym życiu. Dokładnie. Tak jak ty powiedziałaś, germanistyka i firma inżynierska, to zupełnie inaczej. Niby się nie łączy, ale musiałam poczekać ileś lat, żeby się w końcu połączyło w moim życiu. Jak to jest prowadzić biznes? Ja to nazywam w trzeciej ćwiartce swojego życia, czyli po 50. Ja psychologicznie, ja stanęłam na 27 lat, latach. Ja po prostu fizycznie moje ciało się starzeje, natomiast ja mam młodą głowę. To zadam pytanie inaczej, bardzo przepraszam, z kobietą mówienie o wieku. I w ogóle nie lubię słowa senior, jak mi powiesz coś. Ja nie powiedziałem senior, nie. Okay. Ja nagrałem taki odcinek, to był moje pierwsze solo 23, że jak miałem 50, że wchodzę właśnie w trzecią, że pierwsza ćwiartka to było uczenie się, druga ćwiartka to były takie żniwa w pewnym sensie, bo człowiek już mógł, a trzecia to jest oddawanie. Tak, no, ale to zależy. A czwarta jeszcze nie wiem. No, a czemu ćwiartka? Bo zakłada, że będziesz żył mniej niż 100 lat. No właśnie, a teraz już statystycznie żyjemy. No, ale tak już mi wyszło. Z Jackiem Santorskim rozmawiałem, on powiedział 90 i po 30 lat i tak dalej. Ja nie jestem naukowcem, tak sobie wymyśliłem. W moim wieku. Dobrze, to przepraszam, to zadam pytanie inaczej, żeby nie było w twoim wieku, w moim wieku, tutaj dwie osoby po 50 opowiadają farmazony. Jak ja jestem 2 miesiące po 50. Nie dałbym ci tego w ogóle. Jak to jest prowadzić własną firmę po kilkudziesięciu latach doświadczeń w korporacjach, w zupełnie innej branży, w zupełnie innym biznesie, z zupełnie innymi wyzwaniami finansowymi, zarządczymi i tak dalej. Jakie to jest doświadczenie? Jest to na pewno inny poziom stresu. Bo stres jest, ale on jest regulowany. Ja sama reguluję swój stres w jakiś sposób, bo ja jestem w stanie wpłynąć albo staram się mieć wpływ na wszystkie decyzje,
kluczowe w mojej firmie, więc też ten poziom stresu jest zupełnie inny niż w miejscach, których robiłam na pewno dużo większe, nie wiem, byłam odpowiedzialna za większe budżety. Natomiast ale to nie były jednak, też twoje budżety. To nie były moje budżety, dokładnie. I też było jeszcze kilka innych osób, które miały na to wpływ. To samo, jeżeli chodzi o zatrudnianie czy zwalnianie ludzi. A tutaj mam stuprocentową decyzyjność. I odpowiedzialność. Nie zawsze podejmuję dobre decyzje, bo ja bardzo się też kieruję moją intuicją, znaczy dobre decyzje. Pewnie one w długim, jakbym słuchała mojej intuicji, to bym pewnie podejmowała jeszcze lepsze decyzje, ale na pewno się bardzo dużo uczę. Znaczy starałam się na początku przekładać dużo z korporacyjnych doświadczeń, ale jednak zaczynając firmę, która nie ma swoich procedur, bo musimy wszystko stworzyć od początku, jesteśmy w nowym sektorze, który też musimy wypromować w ogóle, co to jest. Przekonać do siebie nie tylko szczególnie w takim miejscu jak Polska, otwierając zaraz przed COVID-em, bo myśmy się przygotowali dosyć długo, jeździliśmy po świecie, żeby zrozumieć, jak ten sektor się rozwija, jakie markery, co dobrać, jakiego rodzaju badania dobrać do naszej indywidualnej ścieżki, takiej bardzo autorskiej, ale w 100%, że tak powiem, medycznie sprawdzonej. I wtedy otworzyliśmy w styczniu, a w lutym chyba, czy w marcu zaczął się COVID, więc to spowolnienie od razu nastąpiło, co z jednej strony pokazało nam, że ludzie zaczną może myśleć bardziej o tym, że jeżeli będziemy o siebie bardziej dbać, czy wtedy dopiero ludzie zrozumieli, co to są choroby współistniejące i dlaczego na przykład ludzie już po 50... Tak, ten długi 50, efekt COVID-u bardzo otworzył nam oczy, tak? Dokładnie, że po prostu kiedyś cukrzyca kojarzyła się z ludźmi po, nie wiem, w starszym wieku, chociaż to teraz to już jest... Powiedziałeś, żeby tak nie mówić. No dokładnie, ale wtedy jeszcze jak... No tak mi się wydawało. I to samo, jeżeli chodzi o udary. Teraz już widzimy coraz młodsze osoby po 40, które tak naprawdę też, które to dotyka. Więc no bardzo się zmieniły czynniki ryzyka. Mamy no na pewno to dodatkowy poziom stresu. Ale pomimo tego bardzo ciekawie jest prowadzić biznes w tym sektorze. Zresztą ja też mam bardzo fajny zespół. Też budowaliśmy ten zespół powoli. Mam osoby, które bardzo wierzą w to, co robimy i to jest dla mnie najważniejsze, bo szczególnie w tak nowym sektorze bardzo trudno jest przekonać kogoś do czegoś, co nie wierzy. Więc to jest podstawa i myślę, że na tym też będziemy budować dalej. A czy ten biznes już po 3 latach zarabia na siebie, Nie. czy jest ciągle w fazie rozwoju? Nie, ponieważ jeszcze jest ciągle inwestycją. Zresztą tak wiedzieliśmy, że będzie, bo my musieliśmy bardzo dużo rzeczy sprawdzić. My jesteśmy w niektórych aspektach, robimy to jako pierwsze w ogóle centrum medyczne na świecie. Czyli i w Europie na pewno. Testujecie pewne hipotezy. Więc pewne hipotezy jeszcze tak, ale mamy po prostu bardzo mocną międzynarodową grupę doradczą ze świata, z tego sektora i medyczną, i naukową, więc pod tym kątem tu na pewno pomogło mi doświadczenie korporacyjne, bo nie bałam się, że tak powiem, dotykać chmur i gwiazd, bo my budujemy firmę międzynarodową od razu, bo ja po prostu wiem, że... Bo ty masz jestem Polką i wiem... Ja rozumiem, ale masz doświadczenie międzynarodowe, twój partner jest spoza Polski i tak dalej. Dlaczego wybraliście Polskę na tym miejscu, gdzie startujesz? Też dlatego, że oboje wierzymy w talent w Polsce i rzeczywiście, jeżeli chodzi o lekarzy, to tutaj nasi lekarze są dużo bardziej tacy... ogólnie wykształceni, można powiedzieć, ale też bardziej dokładnie otwarci na nowe technologie, a nie skupiający się tylko na jednym aspekcie zdrowia, bo to jest w ogóle podstawa. My też poszukujemy ludzi, którzy są otwarci na to, że nie wiedzą wszystkiego. Że jak się wdraża nowe, to trzeba mieć takich właśnie eksperymentujących lekarzy. Eksperymentujących, myślę, ja bym nawet chyba. Dokładnie. Lekarzy, którzy ciekawych. Są otwarci na doświadczenia innych swoich kolegów. W sensie, my pracujemy w konsylium eksperckim, czyli nasz dyrektor medyczny konsultuje z psychiatrą, z psychologiem, z dietetykiem, ale też z kardiologiem i z innymi ekspertami każdego klienta, ponieważ każdy wyciąga innego rodzaju wnioski z tych samych badań. I tego nam brakowało właśnie w sektorze prywatnym, bo idąc do lekarza z jakimś problemem, mając 15 minut na wizytę, nie do końca jesteśmy w stanie nawet przekazać dobrze nasze symptomy. Czyli ja, idąc do ciebie, do Centrum Longevity, mogę tak naprawdę porozmawiać o swoim zdrowiu holistycznie.
Bardzo holistycznie, bo najpierw pytamy o styl życia, o to, no też ten wywiad pierwszy to jest ponad godzina z lekarzem prowadzącym, żeby rzeczywiście zrozumieć osobę, a nie chorobę. Skupiamy się raczej na zdrowiu, a nie na zarządzaniu chorobami. Więc też chcemy zrozumieć, dlaczego ta osoba, co ona robi, jaki ma styl życia. Tylko poprawiacie jakość życia, tak? Też leczymy, jeżeli jest to potrzebne, bo na przykład no, większość osób, które przychodzi, zazwyczaj przychodzi, ponieważ robi coś. To samo, a coś się zmienia. Nagle zaczęliśmy odczuwać, że jesteśmy bardziej zmęczeni. Po COVID-zie jeszcze brain fog, czy widzimy, że na przykład u innych osób zaczynają się pojawiać różnego rodzaju problemy zdrowotne i to nas nakręciło na to, żeby sprawdzić, gdzie jesteśmy dzisiaj. Dla niektórych, którzy są super, że tak powiem, sportowcami, czy dbają o swoją jakość zdrowia, też jesteśmy takim chyba jedynym miejscem w Polsce, który w tak kompleksowy sposób jest w stanie ocenić tak szeroki zakres aspektów wpływających na nasze zdrowie. Natomiast staramy się skupić na wszystkim, dlatego i psycholog, i jakość snu, i właśnie no, wywiad ogólny z naszym lekarzem, który robi bardzo szeroki, taki 360, no i wszystkie badania, które robimy, które są też unikalne, to nie są, znaczy unikalne, no one nie są standardowe w normalnych ubezpieczeniach. Jak droga jest ta usługa? Taka pierwsza ocena stanu zdrowia całościowa, którą robimy raz, bo tam są też i badania genetyczne, epigenetyczne i szereg innych badań, to jest 5,5 tysiąca złotych. To jest badanie, które u nas trwa około 4 godzin, ale tutaj oceniamy i szybkość, i funkcje poznawcze, i właśnie taką fizjologię naszą standardową, czyli robimy normalne badania morfologiczne, hormonalne, także patrzymy bardzo, bardzo szeroko. Też szereg badań, których związanych właśnie z wiekiem biologicznym, które też pokazują nam układ odpornościowy, jak stany zapalne w organizmie i też pokazują nam czynniki, które dzisiaj może nie są ryzykiem, tak jak na przykład sztywność tętnic, ale za jakiś czas, jeżeli nie zmienimy diety, jeżeli nie zaczniemy dbać o swoją jakość życia, to zaczną nam dolegać. To samo, jeżeli chodzi o zdolność ruchową też. To są zmiany, które zaczynają powoli następować. Bardzo wiele osób, które do nas trafia ze swoimi badaniami, bo nie mogli znaleźć jednego miejsca, które im po prostu te badania całości złoży i jeszcze da rekomendacje. I to też od tego zaczynamy, bo chcemy wiedzieć też historycznie, czym, co już się działo jakby wcześniej w zdrowiu. A jak ważny jest stres? Bo nas oglądają przedsiębiorcy i jako przedsiębiorcy prowadzimy swoje firmy, to, że jest piękne życie i można oglądać nas na okładkach czasopism, ale tam na 17 stronie i później zaczyna się taka szara rzeczywistość prowadzenia własnej firmy. Bardzo. Ty to wiesz, stres bywa... potrafi się pojawić w dowolnym momencie i wszędzie i z różnymi amplitudami. Bardzo, aczkolwiek u mnie ja miałam dużo bardziej niebezpieczny rodzaj stresu właśnie jak byłam w korporacjach, bo nie miałam na to wpływu. To też jest jeden... Czyli był taki stres środowiskowy. Nawet nie środowiskowy, to ładnie Mario Martinez określa, że jeżeli jesteśmy postawieni w roli zarządzającego, a nie mamy w 100% decyzyjności, to po prostu nie jesteśmy w stanie, to też bardzo mocno wpływa na naszą jakość, na życia. Nasze hormony. Więc, czyli nie mamy sprawczości. Nie tak? mamy sprawczości, odpowiedzialność dokładnie. Mamy, ale sprawczości niekoniecznie. Więc ta sprawczość, nawet jeżeli po prostu ja popełniam błędy, niektóre rzeczy po prostu nam nie wychodzą, okazuje się, że niektóre biomarkery albo na początku nie były po prostu odpowiednio dobrane, tak, to jest inny rodzaj stresu. Czy muszę kogoś zwolnić, bo nie do końca pasuje do zespołu, albo nie do końca się odnajduje w swojej roli, to tego typu stres już mnie nie stresuje tak, znaczy stresuje, nie wpływa na moje zdrowie tak bardzo jak wcześniej w czasie właśnie pracy w korporacjach, gdzie bardzo dużo miałam problemów chociażby z jakością skóry, czy właśnie różnego rodzaju problemami gastrycznymi. To wszystko po prostu u mnie przeszło. Ja wiem, bardziej
umiem zarządzić swoim, też swoją witalnością w tej chwili. Też wiem, kiedy przesadzam, kiedy muszę trochę spowolnić, kiedy muszę wyjechać na parę dni, bo muszę się doładować, kiedy muszę się bardziej wyspać, bo pomimo tego, że nam się wydaje, że sen nie jest ważny i że to nie jest trendy, żeby spać 8 godzin, to jest super ważne. No to tak wpływa na w mojej audycji kolejny, ciągle mówimy o tym, że trzeba się wyspać. No tak kolejny, trzeba. Następny dzień, to w ogóle tego się nie da skumulować, tak? No po prostu te nieprzespane noce na pewno zabierają nam trochę czasu. Czyli stres, czasu. Trzeba zwracać na to uwagę, skąd się u nas bierze. Stres bardzo. Stres stresowi nierówny, to zrozumiałem z tego, co powiedziałeś. Tak. Ale też patrzeć na to, jak rozładowujemy ten stres, czy właśnie sen i tego typu I czy rzeczy. Rozładowujemy, bo niektórzy, i czy w ogóle rozładowujemy? Bo niektórym się wydaje, że my wszystko możemy, że też mi się wydawało, że ja nie pokazuję po sobie, że się stresuję, a to się wszystko gdzieś kumuluje, więc... I kortyzol idzie do góry. Dokładnie. I bardzo wiele, szczególnie kobiet, nie wiem dlaczego mężczyźni mają z tym mniejszy problem, właśnie z tym poziomem kortyzolu. Kortyzol, jak budzimy się rano, powinien być najwyższy w ciągu dnia, a potem nam powoli się obniżać. A u coraz większej ilości kobiet, szczególnie właśnie takich high performing, to ta linia kortyzolowa się zupełnie zmienia i wtedy mamy właśnie szereg ja wielu aspektów. Osób, do mnie się zgłasza też wiele osób, które podejmuje podobną decyzję jak twoje, czyli ze stanowisk eksponowanych, zastanawia się, czy nie pójść na swoje, czy czegoś nie zmienić. I ja zawsze mówię, żeby bardzo uważali na swoje zdrowie przez pierwsze 3 miesiące. Ja wylądowałem w szpitalu po 2 miesiącach po odejściu z korporacji, bo normalnym jest, że organizm mówi, okej, to taki dług zaciągnąłeś, to teraz trzeba będzie spłacić i coś się wydarza. I to samo jest z emeryturą, prawda? To tak samo, tak, to jest ten sam, tak. Dokładnie, tylko ten organizm jeszcze bardziej starszy i trudniej sobie radzi z tymi rzeczami, tak? Dlatego my mówimy naprawdę o tak zwanym sustainable health, o tym zdrowiu zrównoważonym, bo oczywiście dla niektórych ważne jest bieganie maratonów, multimaratonów, triatlonów. Wiemy, że long term to dla nas nie jest dobre za dużo intensywności w życiu, aczkolwiek musimy wiedzieć, gdzie jest ten nasz balans, do którego chcemy wracać i powinniśmy wracać. Bo my wszystko, co robimy w Longevity Center, polega na tym, co wpływa na długość życia. Nie na najważniejsze, największe efekty teraz, kosztem, że tak powiem, różnych aspektów naszego zdrowia, ale jak zaplanować dobrze nawet właśnie optymalne zdrowie czy performance, ale bezpiecznie. Czyli tutaj dlatego patrzymy też na mitochondria, czyli nasze komórki energetyczne organizmów. Więc jest bardzo dużo też już mechanizmów, które pomagają nam też wspomagać ten performance, ale wiedzieć, kiedy powinniśmy i jak długo powinniśmy się regenerować, bo czas na regenerację jest niesamowicie ważny. Zresztą tak naprawdę najlepszą aktywnością jest ograniczenie nieaktywności i to jest już dobry początek, bo... I to nieważne, co robimy, ważne, żebyśmy tak żebyśmy robili dokładnie więcej, robili tak? trochę, żebyśmy się w ogóle ruszali, żeby tak... No najważniejsza jest pewna też pewna regularność tego, co robimy, czyli diety są dobre, ale tak naprawdę ja też nie lubię słowa dieta, to bardziej chodzi o odżywianie, o znalezienie dla siebie najlepszego sposobu odżywiania, bo oczywiście też robimy intermittent fasting, który jest bardzo dobry od czasu do czasu, czyli to jest popularny. A doktor Dąbrowska 26 lat temu o tym mówiła. Ona nie intermittent fasting, tylko rzeczywiście obniżanie kalorii. Obniżanie kalorii, a tutaj bardziej chodzi o to, żeby te okna żywieniowe sobie zaplanować na 8 godzin, a nie na 20 godzin w ciągu dnia, bo ostatnio też takie bardzo ciekawe badania na temat tego cyklu dobowego, że w Stanach robiono badania w Salk Institute, że większość, jak badali, jak długo jedzą ludzie i kiedy podjadają, to tak naprawdę kiedyś, jak jeszcze byliśmy, nie wiem, może 20-30 lat temu, to okno żywieniowe było dużo, że tak powiem, węższe. Natomiast teraz niektórzy jedzą po 20 godzin na dobę. No bo budzą się i jedzą i jeszcze gry komputerowe, nie wiem, innego rodzaju sposób pracy, czy nawet pracy zmienne. Więc też no, jemy dużo dłużej niż powinniśmy, a tak naprawdę, i to jest bardzo proste do wdrożenia do naszego stylu życia, jeść w ciągu 8 godzin, nawet więcej niż tam nie ograniczanie się kaloryczne, ale danie nam 16 godzin, danie naszemu organizmowi 16 godzin na odpoczynek i regenerację. I na to, żeby... I wtedy to też, rano też może być kawa czy woda, ale już bez mleka, bez cukru, bez jakichś dodatków.
Bo to są bardzo często takie bardzo proste rozwiązania, o których zapomnieliśmy nawet. Jeżeli... Ale to rozumiem, że o to chodzi, żeby zrozumieć to holistycznie, tak? A nie tylko żeby takie żeby zrozumieć, triki. Jak tym zarządzić też w ciągu, bo z jednej strony musimy wiedzieć, na czym warto pracować i dlaczego na przykład nie czujemy się, że nie czujemy się 100% codziennie i dlaczego czasem czujemy się bardziej zmęczeni niż inni, albo że nie wyglądamy najlepiej. U kobiet jeszcze jest ten cykl 28-dniowy, to tam dodaje dodatkowy, że tak powiem, complexity, ale to też jest super ciekawe, bo coraz więcej badań pokazuje, że my tak naprawdę w różnych okresach tego cyklu 28-dniowego inaczej powinniśmy się trochę odżywiać, inaczej powinniśmy podchodzić do aktywności fizycznej, żeby się nie zażynać tego wersu. Janno, w audycji Zaprojektuj swoje życie nadchodzi taki moment, kiedy zadajemy gościom podobne pytania, żeby trochę lepiej ich zrozumieć. Już mamy nawet taki hashtag trudne pytania. Mhm. Nie ma się co bać, to, nie jest takie, to nawet nie boli. Nie żartuję. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjęłaś w swoim życiu? No właśnie rozpoczęcie swojego biznesu. Trochę. Czyli ta całkiem niedawna. Tak, czasem niedawna. Znaczy... Nie wiem, czy to jest jedna decyzja, ale akurat to jest decyzja, która mnie najbardziej cieszy. Mhm. Więc nie wiem, czy jest jedna decyzja, która jest najlepsza w życiu. Co daje ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu? Myślę, że takie satysfakcja z tego, co robię i robienie tego, co lubię. I tak naprawdę takie przekonanie, że idę swoją drogą. To daje mi chyba najwięcej satysfakcji. A jak wygląda twój typowy dzień? Ja mam dwa duże psy, więc staję o godzinie 6. Mam to szczęście, że mieszkam bardzo blisko lasu, więc wychodzę na godzinny spacer z moimi... Godzinny spacer? Godzinny spacer z moimi pieskami, kiedy jeszcze nie ma innych osób i nie muszę się stresować, że za kimś tam będą, że ktoś się będzie bał. Potem wracamy, jem śniadanie. Zazwyczaj jem coś małego na początek, kawa. No i o 9 jestem w centrum, gdzie taki normalny dzień tutaj w tygodniu, kiedy nie wyjeżdżam. Dzień jest wypełniony spotkaniami zazwyczaj, albo wewnętrznymi, albo zewnętrznymi, albo różnymi aktywnościami w ramach centrum. Zawsze staram się skorzystać z któryś usług, które oferujemy. Dzisiaj nawet miałam akurat wlew z glutationu, ale też lampy czerwone. Jeżeli się trochę gorzej czuję, to infrared 20 minut i czuję się zregenerowana. Ale jak nie mam czasu, to jeszcze wieczorem zawsze staram się trochę poćwiczyć. No i od czasu COVID-u dużo mniej wychodzę na różne spotkania biznesowe, co bardzo mnie cieszy, bo posiadając... Bardzo dużo osób tak zrobiło. I po prostu mam wrażenie, że czuję się jakoś tak szczęśliwie i to moje życie jest spokojniejsze. Mniej alkoholu, mniej jedzenia wieczorem, prawda? Dokładnie, dokładnie. Także tutaj też staram się, no i też znowu spędzanie czasu w domu z moim partnerem, z moimi pieskami. No daje mi to bardzo, bardzo dużo. Taki długi? Wieczorem, jeżeli zależy, jaka jest pora roku i jeżeli jest jeszcze jasno, to jak najbardziej. Także, ale to w ogóle myślę, że psy odmieniają życie, bo to też jest decyzja, to jest druga decyzja dobra w moim życiu. Psy? Psy, bo ja 20 lat byłam przekonana, że nie mam czasu i w ogóle tyle podróżuję, że niestety nie mogę, bo zawsze miałam jako dziecko, zawsze marzyłam o psie. Po COVID-zie wszystko się udało poukładać. To niedawno masz psy. Mam, tak, bo mam dwuletnie szczeniaczki. Jaka rasa? Mamy Rodezjana, to jest taki 55-kilowy maluszek i posokowca hanowerskiego. Trochę mniejszy, ale... Posokowce potrzebują pobiegać. Bardzo, tak, tak, tak. Także no są super i są dwa samce, więc wzięłam sobie też następny bardzo duże wyzwanie, bo oczywiście są oba psy myśliwskie, oba potrzebują dużo ruchu, samce, więc to też... No ale są przekochane, także dają nam bardzo dużo energii. O której kładziesz się spać? Staram się o 10. Czyli masz i to tak jest duże 9-godzinne okno, żeby... Przepraszam, 8-godzinne okno, żeby się wyspać, tak? Tak, tak. I staram się naprawdę, bo też bardzo... Ja widzę, że jeżeli pójdę po 10, a już na pewno po 12 spać, to ta jakość snu, tego deep sleep, zresztą ja też od lat używam Aurę, staram się mierzyć. Ja mam łopa, także też mierzę. No właśnie, staram się naprawdę też zwracać na to uwagę. Już teraz nawet czuję, kiedy ten deep sleep jest lepszej jakości, a
a kiedy mniej, bo to bardzo się przekłada na kolejny dzień. Więc staram się te 8 godzin, a na pewno to okno między 10 a 2 w nocy jest ważne. Jest ważne, bo... Czyli każde 15 minut, kiedy później się położysz, skracać to okno. Bardzo, tak, okay. Bardzo. A poza tym też, jeżeli na przykład muszę pojechać wcześniej na lotnisko i wstać do 5 czy o 4, to jeżeli jestem nawet właśnie w tym okresie, mam czas pójść spać o 10 i do 2, to jestem dużo bardziej wyspana niż gdybym, no właśnie, pospała gdybym poszła dużo dłużej, później. Tak? Dokładnie, niż bym pospała godzinę dłużej. Czy jest coś, co mogłabyś przestać teraz robić, co poprawiłoby twoje samopoczucie lub spowodowało twój rozwój? Myślę, że ja jestem zadowolona z tego, jak moje życie w tej chwili działa. Że my zawsze dokładamy. Pytanie, czy jest coś, co można wyjąć? Co... No na pewno chciałabym mieć więcej godzin w ciągu dnia, bo mam jeszcze kilka naprawdę bardzo dobrych pomysłów do zrealizowania. Ale to jest dodanie tego. Widzisz? No właśnie, więc więcej delegowania na pewno, to tego się uczę, bo też to jest też jeden z błędów, myślę, moich jako prezesa, że bardzo mocno konsolidowałam tutaj tą wiedzę na początku. Zapraszam cię do mojego newslettera. Nawet miałem o tym tekst. Bo to przedsiębiorcy wszyscy to mają, że ten mikromanagement na początku bo jest. Bo nigdy nie wiemy, kiedy już jest ten moment, kiedy możemy. Natomiast już naprawdę ten zespół mamy bardzo, bardzo fajny, mocny i taki stabilny, więc też coraz Czyli więcej... Czyli nic byś nie wyjęła na razie. No właśnie to może to delegowanie, nie? To na pewno Czyli bym... Mniej robić samej. Czyli mniej robić samej, bo ja trochę jestem taka Zosia Samosia, więc na pewno tutaj to by mi dodało trochę więcej czasu. Jaką masz supermoc? Sprawczość. Tak, i tego szukam u innych i staram się we wszystkim, co robię, staram się być sprawczym, tak. Trzy rzeczy, które chciałabyś robić za 3 lata to? Osobiście jako Joanna czy jako firma? No, to jest o projektowanie twojego życia, więc firma znaczy, chyba jest częścią ciebie. Tak, ale jest bardzo częścią. Najważniejsza rzecz w tym pytaniu to jest... Którą bym chciała robić. Chciałabym, żebyśmy już byli firmą międzynarodową, mocno osadzoną w Europie, z 10 centrami za 3 lata. Ramach. No już teraz mamy 2, więc planuję kolejne. Za 3 lata, no to powiedzmy 8, bo łatwiej po pierwszym i po stabilnym... Po drugim, po stabilnym pierwszym łatwiej jest otwierać kolejne. Więc na pewno zależy mi na tym, żebyśmy też... Chciałabym bardzo mocno wypromować Polskę jako ośrodek badawczy, też pod kątem właśnie longevity, bo niestety do tej pory spotykam się z pytaniem, zwłaszcza Amerykanów, Szwajcarów, którzy nigdy tu nie byli, a dlaczego Polska? No ja też Co to mnie pytałem. Strasznie wkurza, bo naprawdę to była super decyzja i cieszę się, że to nie była Szwajcaria przed COVID-em, bo myślę, że te koszty uczenia się i koszty rozwoju firmy by były zupełnie inne, zwłaszcza, że na początku naprawdę trzeba jej wymieniać osoby i też sposób, w jaki działamy, więc to była bardzo dobra decyzja. A trzecia rzecz? A trzecia? Może taka bardziej osobista? Mieć więcej czasu dla siebie. Czego nauczyła cię pandemia? Pandemia na pewno to, że lubię być ze sobą, sama ze sobą. Bardzo lubię być społecznie też aktywna, natomiast bardzo lubię przebywać ze sobą i mieć czas dla siebie. To jest dla mnie coś, co... Dlatego ja się nie czułam źle w pandemii, bo i tak miałam kontakt z moimi z kolegami w pracy, natomiast miałam więcej czasu na siebie. Książka która? Nie mam jednej, do której wracam. Znaczy na pewno wracałam zawsze do mojego księcia, tylko dlatego, że każdego kolejnego języka uczyłam się właśnie z małego księcia. Tak? Bo to była jedyna książka, którą bardzo dobrze znałam, więc w każdym nowym języku łatwiej mi było się uczyć, bo po prostu wiedziałam kontekst. Co tam jest napisane? Natomiast książkami, podobnie jak osobami, które nas inspirują, ja mam... To jest moje kompletne uzależnienie. Ale mały książę już jest. To jest książka, która? Bardzo mi się spodobała ta odpowiedź. Także to jest, no. A dużo czytasz? Dużo czytam, ale nie doczytuję. W sensie ja dużo skanuję książek. Bardzo dużo czytam naraz.
Bardzo dużo książek mam, do których chcę wrócić, które chcę zacząć czytać i wiem, że są i że na pewno kiedyś przeczytam. To jest to, co już się nie mieści w domu, tak? Mhm. Natomiast bardzo lubię czytać, ale też lubię słuchać, bo też wykorzystywać ten czas, kiedy mam chwilę na to, żeby... Także audiobook jak najbardziej, czy audiobooki jak najbardziej też to jest to, na co spędzam dużo czasu. Joanno, co chciałabyś, żeby nasi widzowie i słuchacze zapamiętali z tej rozmowy? Żeby nie bać się podejmować decyzji, które tak naprawdę już wcześniej gdzieś podjęliśmy, albo nie bać się podążać za pasją i też starać się znaleźć tą swoją jedną pasję, swoją supermoc, jak to powiedziałeś, i nie szukać tylko i wyłącznie potwierdzenia na zewnątrz, bo najważniejsze potwierdzenie mamy w sobie i tak naprawdę czujemy, co jest dla nas dobre. I nie bać się podejmować tych decyzji właśnie pójścia za naszą własną pasją. Dziękuję Ci ślicznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję Wam. Jak co tydzień w czwartek o czwartej zapraszam do audycji Zaprojektuj swoje życie.